W Tarnowskich Górach o Puchar Burmistrza rywalizowali dziś młodzi piłkarze. Kluby, których barwy reprezentowali, zobowiązywały do walki na wysokim poziomie. Ważna była jednak przede wszystkim dobra zabawa. Gwarek! Gwarek Tarnowskie Góry był organizatorem turnieju piłkarskiego roczników 2007 i 2008. Oprócz zawodników gospodarzy o Puchar Burmistrza Tarnowskich Gór rywalizowali młodzi zawodnicy z Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów, UKS-u Unia Strzybnica, UKS-u Ruch Radziąków i Polonii Bytom. Emocje były ogromne. W oglądanym meczu Górnik Zabrze pokonał 3-0 Polonię Bytom. No, oczywiście nie można odbierać zasług Górnika dla polskiej piłki, także no, byli wyraźnie lepsi i musimy dalej pracować, pokazali miejsce w szyku. Ale aż chciałoby się, żeby w tej seniorskiej piłce również były takie spotkania Polonii Bytom z Górnikiem Zabrze. Oczywiście, dążymy do tego, żeby ci chłopcy kiedyś wynieśli Polonię do ekstraklasy, może jeszcze wyżej, także ciężka praca przed nami i trzeba mieć nadzieję. Co się stało, że przegraliście? Było za mało ruchu i wznowienia gry. Kochacie grać w piłkę? Tak. A dlaczego akurat piłka jest taka fajna? Bo to naturalny sport. Taki męski? Tak. Cieszysz się, że grasz w Polonii Bytom? Bardzo. Gospodarze, czyli Gwarek Tarnowskie Góry, także dziś nie odpuszczali. Wiekowo to jest tak, że 2007 i młodsi, czyli 2008, ale większość drużyn ma tylko 2007, ale 2008 też nie odbiega od tych młodszych, starszych. Czy wśród tej młodzieży już są jakieś talenty? Jak pan to ocenia? Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby to oceniać, ale jest paru takich, którzy potrafią już coś z piłką zrobić. Trenerze, ja widzę, że tutaj duże oczekiwanie, napięcie już przed meczem, nie potrafią się doczekać jak prawdziwi ligowcy. Myślę, że tak. Otoczka, wszystko jest bardzo fajnie zrobione, ale wynik nie jest tu najważniejszy, że tak powiem. Drużyna przyjechała w silnym składzie? Akurat grypa żołądkowa nas zdziesiątkowała i wczoraj też byliśmy na turnieju, dzisiaj tylko 7 osób dotarliśmy na turniej. Ale generalnie Erkę będziecie tutaj godnie reprezentować. No to zawsze jako charakter taki śląski, więc musimy walczyć do końca. Choć wyniki i bramki zdobywane w tych spotkaniach były dla zawodników i trenerów bardzo ważne, turniej w Tarnowskich Górach udowodnił przede wszystkim, że talentów piłkarskich w naszym regionie nie brakuje.